pierwszy, panie kierowniku, wniosek o wyznanie. I to podnosi uchwałę. Projekt propozycja Komisji Sportu i Terenów Zielonych z dnia 11 czerwca bieżącego roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dziedzicy 8 Gminy do realizacji lata 2013-2015. Merytoryczna regulacja sprawy, paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ogródka jordanowskiego przy ulicy Piotra Rolnickiego w Kosi, ulicy Kobierzyńskiej, zgodnie z poniższym zestawieniem. Budowa ogródka jordanowskiego przy ulicy Groda Rolnickiego w Kosi, ulicy Kobierzyńskiej. Realizator zarządu infrastruktury poznanej i transportu. Cel zadania. Realizacja inwestycji polegającej na budowie ogródka jordanowskiego przyczyni się do powstania miejsca zabaw dla dzieci mieszkających na coraz bardziej rozbudowującym się osiedlu Lucza. Lata 2013. Faza realizacji inwestycji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji ogródka jordanowskiego. Kwota i źródło finansowania 20 tysięcy złotych. Zadań powierzonych z zakresu zieleńców i skwerów oraz rok 2014. Faza realizacji inwestycji. Zakończenie opracowania dokumentacji i rozpoczęcie realizacji ogródka jordanowskiego. Kwota i źródło finansowania 150 tysięcy złotych. Zadania powierzone z zakresu zieleńców i skwerów oraz ogródków jordanowskich. Rok 2015. Zakończenie realizacji ogródka jordanowskiego. Kwota i źródło finansowania 150 tysięcy złotych. Zadań powierzonych z zakresu zieleńców i skwerów oraz ogródków jordanowskich. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dnia jej podjęcia. Wynik głosowania na komisji. 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego jest konieczne w celu zapewnienia finansowania realizacji inwestycji przez Radę Dzielnicy 8. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Państwo chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Mam chętnych zatem tutaj głosowanie. Czy Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję.